4 maja 2019 rok. To właśnie tego dnia nagrałem pierwszy odcinek z Szymkiem. Był to tragiczny odcinek, ponieważ ja totalnie nie potrafiłem prowadzić odcinków. Żeby wam to jakoś pokazać, no to wyglądało to mniej więcej tak. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj w końcu wyczekiwany Minecraft TV i od razu pierwszy odcinek tak, Minecrafta. Nareszcie jest Minecraft! Witam serdecznie z tej strony Szymek. Dzisiaj tak, razem jest z Chipsonem. Witamy Szymek. Was na Minecraftowym rejonie. Nie jest tutaj kolorowo, chociaż zaczyna się robić na naszym wielkim wulkanie. Krótko mówiąc, totalnie nie potrafiłem prowadzić tych odcinków. Wyglądałem jak debil z tymi włosami spod czapki. To był totalny dramat. Szymek prowadził cały materiał za mnie tak naprawdę, ponieważ on trwa 20 i pół minuty prowadzenia odcinka przez Szymka. Ja powiedziałem tam prawie nic. Dzisiejszy odcinek jest również z Szymkiem i dzisiaj robimy rewanż po prawie 2 latach od tamtego filmu. Zobaczymy, jak tym razem pójdzie mi nagrywanie. Zanim jednak zaczniemy, to koniecznie zostaw łapkę w górę, jeżeli chcesz więcej takich odcinków. Jeżeli chcesz, żebym zaprosił jakiegoś youtubera na odcinek i masz jakiegoś youtubera, którego byś chciał, żeby tutaj zaprosił, no to napisz jego nazwę w komentarzu, a ja zobaczę, co się da zrobić. Może jakiegoś innego youtubera jeszcze tutaj zgarniemy na jakiś fajny odcinek. Wbijcie również do Szymka, link do niego kanału jest w opisie. Kiedyś nie mogłem mu dać nic, teraz w końcu coś mu mogę dać. Też za to, że wystąpił mnie na odcinku jakąś reklamę czy coś. Już nie jestem takim no-name'em jak wtedy. Bo tak wam uzmysłowię, ja wtedy jak to nagrywałem z Szymkiem miałem chyba 400 subskrypcji, więc to było nic. No ale nieważne, nie przedłużam, lecimy z odcinkiem wraz z Szymkiem na serwerze CoxCraft. Dzisiaj pogramy sobie w Headwarsy. Halo, to ja. Witam, dzień dobry. Witam, jesteśmy na Headwarsach, słuchajcie. Rozpoczynamy pierwszą rozgrywkę z Szymkiem po 2 latach, w której będziemy robić rewanż, prawda, poprzedniego odcinka. Co prawda, wtedy nie graliśmy w Headwarsy. Znaczy, wtedy nie graliśmy w Headwarsy. Wtedy graliśmy... chyba na Hypixelu graliśmy. W jakiś ten, ale oczywiście nie polecamy tamtego serwera, tylko CoxCraft oczywiście. Czyli graliśmy wtedy na angielskim CoxCrafcie. Tak, na angielskim. tak jakby. Dobra, słuchaj, ja rozpoczynam Headwarsy 2 na 2 na 2 na 2. To jest ten moment, w którym rozpoczynamy rozgrywkę, która musi zakończyć się wygraną. Ja nie dopuszczę do tego, żeby było inaczej. A, czyli my gramy razem! Dobra, dobra. My gramy razem, tak, tak, tak. Nie, jeden... nie, bo ja jakbym grał na ciebie, to już byśmy się mogli pożegnać z wygraną. Myślałem, że ja mam tryhardować tutaj, stary, nie, i tak no, ja dalej. Właśnie chcę, żebyś mi pomógł wygrać. Nie, krótko mówiąc, jakby patrz, ja tutaj jest... Syn Joshiego tutaj jest. Co jest? Kapipanek. Ty nie wiem, czy wiesz, ale to Kacper to jest syn Joshiego właśnie. Co ty gadasz? No to pozdrawiamy Joshiego i jego, Kapipanek, prawda, syna. Ej, ale... pozdrawiamy syna. Patrz, nam startuje grę. A nie, nie, wystartowało. Dobra, jeszcze czekamy. Nie, no nie startuje, w każdym razie, jeszcze dwie. Jaki jest plan? Jaki jest plan? Ja chciałbym, żebyś mnie po prostu nauczył grać w Headwarsy. Tak wiesz, najlepiej jak się da, nie? Ta? W sensie jakieś takie tajniki sprzedał, wiesz, bo ja wiem, że na przykład ty na pewno wiesz, bo ty jesteś, no, potwierdź to, jesteś twórcą tego trybu, tak? Tak, to ja tworzyłem ten tryb. Ty jesteś twórcą, no. I go rozwijamy i ja muszę coś wymyślić jeszcze, bo aktualnie jeszcze chcemy coś dodać tutaj fajnego, ale zobaczymy jeszcze, jak to wszystko wyjdzie. O, no, ale chodzi mi o to, że ty na pewno znasz proporcje, w jakim czasie, jak najlepiej kupić, jakie te generatory tego żelaza i tak dalej. I myślę, że to by bardzo usprawniło moją rozgrywkę, gdybym wiedział, ile trzeba robić tego, w jakich ilościach. Czy wiesz, tej strategię trzeba tak na dobrą sprawę. O właśnie, o strategię, szukałem tego słowa. Ale ktoś może jakąś inną strategię mieć, nie? No, ale domyślam się, że twoja póki co jest niepodważalnie najlepsza. Nie, no pewnie ktoś ogarnia tutaj jakiś taki, wiesz, żeby zniszczyć wszystkich w 3 minuty, nie? Ja mam taki, że to raczej jest sposób na wygranie, ale dobrze. No, nie zniszczę go tak szybko mega jakoś. Dobrze, dobrze. O, startuje nam za 20 sekund. No to idealnie. Ja w tym czasie przypomnę jeszcze, że możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli jeszcze ktoś nie zostawił, i zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I możecie wbić też do Szymka. W 2019 roku mogłem ci dać jakieś nic, a teraz mogę dać troszkę więcej. No właśnie. Więc może warto to zaznaczyć. Link do Szymka oczywiście jest w opisie i w karcie możecie wbić do niego i ogarnąć. Dobra, rozpoczynamy. Dobra, ja za starym. Rozgrywkę. Na czekaj, czekaj. Klikać. Taka taktyka, o, tu wiesz. Jest. Tak, tak, wiem. Dobra, klikamy. Normalnie, ja już mam szybkie ten. Powiedz mi, czy tutaj jakieś double kliki są dozwolone na tym, czy to jest banowane na przykład? No stary, musisz taryfikator przeczytać. Musisz zobaczyć tam. Tak, bo ja na przykład nie widziałem. No jest zablokowane. I nam znika coś pod tym. No bo ja, no właśnie mówię, główka baza Astrala, stare. Serio to tak działa? O kurde, ale to jest dobra, a to jest akurat w sklepie chyba teraz, bo ja to widziałem wczoraj. To jest. To jest ograniczenie, wiesz, na ten przycisk, że nie da się szybciej kliknąć niż ten. Ja nie mogę, ale na początku jak najwięcej generatorów złota, wiesz, ale zawsze. Złota, dobrze. Czy ja mam się kopać na przykład na środek? To ja kupię 6. Można, no, oczywiście, dolecie. To czekaj, ja kupiłem 3 generatory żelaza, jakby co?
I ile co na środek w takim razie teraz już? Ja nie pamiętam, jaką mam jakąś klasę tutaj kupioną, ale one nie są takie OP jak się ten, bo tu mam chyba klasy, że w momencie, kiedy już kupię sobie zbroję kolczastą, to po prostu mi nie spadnie ona poniżej, okay, nie? Okej, dobra. No to fajnie zdobyć. W sumie. Ja to właśnie też widziałem, tam, że są takie klasy. Spoko. To jest trochę to jest takie pay to win, nie? W tym przypadku, nie. Jak jest coś takiego, no bo to masz takie ulepszenie. No a właśnie, ja więcej miałem powiedzieć z tobą, o kurczę, teraz mi się przypomniało, że ostatnio rozkminiałem tutaj właśnie ten tryb, że fajnie jakby były jakieś takie turnieje na jakieś, wiesz, na właśnie na trójki. No żeby... właśnie, ale wiesz co, mamy też plan, żeby zrobić też turnieje takie ten, ale nie tylko na takie wielkości, jakie są teraz aktualnie, tylko na przykład zrobić takie, wiesz, headwarsy 10x10 na przykład, nie? Okay. Że 10 osób się zbiera i uruchamia coś takiego. Myślę, że to też będzie bardzo fajne, okay. Bo to jednak będzie coś takiego nowego, nie? Że wiesz, że 10 osób w jednej drużynie na przykład. No tak, to by było to mocne, takie... ale to by było strasznie ciężkie. W sensie jakby... Nie. No myślę, chodzi o to, że na przykład czas oczekiwania na zrespienie się powinien być wtedy większy, nie? Chyba. A no. Bo byśmy, żadnych głów by się nie dało rozwalić. No ale dobra, ale tak, to jest... radę, żebyśmy mieli coś więcej. Dobra, ja właśnie... mniej więcej obudowałem. Ja właśnie zebrałem jednego emeralda, lecę po drugiego, dobra, mam drugiego. Póki co jest dobrze, bo mnie nikt nie atakuje tu. Spoko. Bardzo szybko nam się niebieski trafiło, jest sam, ten co do ciebie biegnie, więc może jak go zrzucisz, to będziesz miał spokój, nie? Dobra, ale ja bym tylko wziął te emeraldy 4, bo już mam, nie chcę ryzykować z nimi, a już zawsze lepiej je mieć niż nie mieć, więc je odniosę. Skrzynkę bym zrobił. Ja ostatnio o kurczę, a on znowu się zabudował ten bazastral. Ej, ja wiesz co? Czekaj. Ja ostatnio wykminiłem taki trik, czekaj, pokażę ci to. Ponieważ tu często przychodzą osoby i zabierają te rzeczy ze skrzynek, nie? I na przykład robią... O, dobra, mam... Tak, nieważne. Ze stylu. Ze stylu, no, tak. O. Niebieski nas idzie. Trzeba go zrzucić jak najszybciej, bo on jest samemu i myślę, wydaje, że łatwiej będzie po prostu... A to ty jesteś, Jezu, jak się wystraszyłem. Nie, to ja panie. Dobra, ja idę po kolejne emeraldy, ponieważ tam widzę, że czeka mi jeden ziomeczek. I nie jest najlepiej. Spoko. Tam trzeba by było... O kurde, co mi się stało? Dobra, jest tutaj, halo. O kurcze. Wali we mnie wędką. Ja się cofnę lekko, ponieważ mam ze sobą... Niechcący zabrałem diament i te rzeczy takie. Tu ci je wyrzucę. Nie, diament to akurat tam chillera, że go masz. No, ale lepiej je wyrzucić. Ja bym tam się rzucił na niego, dobra, tak po prostu, bo on tutaj jakieś przekręty robi dziwne. To rzucaj się na niego. O kurczę, ajajaj, nie zdążyłem się podbudować, żeby to... No, stary, zrzuci szybko. Zrzuci mnie tą wędką, no to trzeba wędkę kupić. Żółty się kopie na środek, właśnie. Jego już tutaj nie ma, żółtego widzę. Ja chyba lecę, wiesz co, zrobić jedną fajną, myślę, i ciekawą rzecz. Dobrze. Próbuję się tutaj przedostać przez to. Ja właśnie, no ja chyba kupię wędkę, wiesz, to jest, kurczę, przydatne. Wezmę coś tak, okej. Jest zrobione w ten sposób. Wiesz co, ty ulepszałeś? Nie ulepszałeś tej wełny, co? Żeby ją mocniejsza była? Nie, nie ulepszałem jeszcze. To wiesz co, ja to porobię teraz. Żeby chociaż mieć lekkie, większe zabezpieczenie tutaj tego. Dobra, ja sobie ginę, byczku teraz. Nie miałem niczego, ale zniszczyłem żółtym główkę. Już? Tak, no bo wow. Żółty poszedł gdzieś tam do innej strony, więc po prostu postanowiłem im zniszczyć tutaj jak najszybciej, no i jest zniszczony. Dobrze. Ej, no myślę, to, że nie to... ma to tak ulepszać, stary, się skapeć, skupić na razie, no. Naprawdę? Że ja myślałem, że... Ja to zawsze to ulepszałem, tak do drewna co najmniej. No, taką taktykę opracowywałem, ale... Okej. Mi się, że jesteśmy na tyle bezpieczni tutaj. Wiesz co, to ja lecę próbować te emeraldy zgarniać, bo tam jest, widzę, albo podrzucać chłopów, spoko. Żeby oni nie mieli. Weź tam, byśmy nam przydało trochę mieć tutaj jeszcze, tak? Przynajmniej jedno potrzebujemy na... Czy ty spadłeś? Tak. Jak to się wydarzyło? Bo tam nie było bloku i ja zapuściłem shifta. Okej. Sobie padłem poza teren, bo nie miałem żadnej wełny. Teraz se kupię, żeby mieć już. Dobra, idę tam jeszcze raz, bo tam, o kurczę, ten niebieski tam zbiera teraz. Ajajaj, on chyba zdąży i ucieknie. No, bo właśnie się zrespiło, no, dopiero 12 sekund temu. Ajajaj, o dobra, ale on idzie. Ale u niego możesz przy okazji lecieć na wyspę, stary. Tak, ja lecę. Im, bo on nie ma w ogóle zabudowanego. Weź, może o kurczę, widzę. Nawet tak, jeśli zginiesz, to będzie git. Nawet jeśli zginiesz, będzie git. Dobra, rozwalam głowę. Ja myślę, że... Dobra, rozwalam. O nie, zdążyłem, o nie! Było tak blisko. Nie zdążyłeś? Nie zdążyłem, akurat wypchnął mnie. Zabić. No, kurczę, pech. Dobra. Ale dobra, ale faktycznie ma nieobudowane, więc ja...
ja robię tam po prostu nalot za każdy ciągle. Możesz próbować, możesz tak próbować robić, może się w końcu uda. Bo to trzeba wykorzystać, że... Ja właśnie sobie kupię teraz całą zbroję jeszcze, zobaczmy. Dobra, wiesz co, ja spadłem, ale zrzuciłem chłopa, który zebrał emeraldy, ledwo co chyba. Więc się opłacało. Jak ktoś zbierze emeraldy i ja go zabiję, ale on nie spadnie na dół, to te emeraldy... Te emeraldy chyba przepadają i tak, nie? Właśnie mi się tak wydaje, że... Kurczę, ten niebieski znowu zebrał. Kurde, weź... O, jest, rzuciłem. Rozwalaj główeczkę. Tak, lecę. Zielony gdzieś tutaj nie biegnie, jeszcze jest spoko, nie? Jeszcze jest chillera pod tym. Spróbuję go sklepać, bo on się tu pojawi znowu. To... O, nie. Do ciebie jeszcze nie, kurczę, zrzucił mnie. Ale idzie tam jeszcze jeden. Może jemu się uda. Bardzo dobrze. Dobra, ja jestem... Ale bardzo ładna jest ta główka tego baza Astrala. Naprawdę, fajnie to wygląda. Fajnie, że się tak otwiera, to jest ciekawe. Dobra, ja... Wiesz co, żółci mają dobrze obudowane główki. Widzę, że mają tym... jak to się nazywa? To z Netheru... z Endu. Ten taki jakby księżyc, kurczę. Nie wiem, jak się nazywa ten blok. Zapomniałem, jak się nazywa ten blok. Ten, z którego jest budowana ta wyspa na... No żółci tak mają. No nie! A, Endstone'a mają. O, Endstone, właśnie, zapomniałem, jak się nazywa ten blok. Dobra, się tak dziwiłem, o czym ty gadasz? No bo on wygląda trochę jak taki księżycowy, nie? Kiedyś w ogóle były teorie chyba a propos właśnie Endu, że to jest księżyc. Jak mi się kojarzy. No to tak właśnie podobne było. Dobra, zbieram emeraldy, bo akurat się zrespiły. Mhm. A nikt mnie tutaj nie torturuje, więc... Kurde, strasznie drogie są te miecze. Muszę sobie tutaj uzbierać, dobra, mam. Dobra, wyrzucę ci tutaj te emeraldy i lecę od razu tam jakiegoś chłopa atakować. Gitara, dobra, dzięki serdeczne. Ja sobie tutaj kupię w takim razie teraz to, co jest nam konieczne, czyli lecimy w takim razie z ostrością. Czy ja mam jakiś sabotaż do kupienia? Nie będę na razie kupował żadnych sabotaży. O kurczę. Kombinowałeś już z sabotażami, czy jeszcze nie? Nie. Sabotaże to co to było? To było to, że... Sabotaże powodują coś takiego, że możesz sobie zaplanować na przykład takie sabotaże dla drużyny przeciwnej. Czyli to są takie pułapki, tylko trochę odwrotne. Czyli planujesz na przykład, że możesz tam zaznaczyć, że za pół minuty, za minutę, to znaczy chyba za minutę, za dwie minuty, trzy minuty, cztery minuty, pięć minut, robią się jakieś rzeczy na główce drużyny przeciwnej. I na przykład możesz zaplanować sobie, że za 8 emeraldów to masz, więc to całkiem sporo, ale to jest na przykład takie spadające firebole właśnie ze strony... O fuck, spadłem samemu. Ale właśnie z drużyny... po prostu, że spadają na główkę drużynie jakiejś po prostu firebole i tak dalej, nie? Więc to możesz takiego zaplanować i wiesz, i zrobić taki totalny atak, że planujesz kilka sabotaży i wszystko na raz się na przykład dzieje i tam ci są po prostu w sekundę do tego, nie? Do zepsucia, bo coś takiego postanowiliśmy dodać, żeby trochę więcej można było tutaj atakować właśnie, bo wiesz, później jest takie coś problem, że wszyscy strasznie się zostają na tych swoich główkach na przykład, nie? Okej. I te sabotaże potrafią coś takiego, że jak przejmiesz sobie środek, to masz te emeraldy i możesz spowodować, że inni będą wychodzić z tych główek, no bo będą wiedzieli na przykład, że za 3 sekundy chyba przed sabotażem oni dostają dźwięk. Ej, dobra, pomógł mi żółty, nie? I co, rozwaliliście? Rozwaliliśmy niebieskiemu, no. Ej, ale fajnie, że mi pomógł w ogóle, że podszedł i nam się zbił. To jest strasznie spoko w momencie, kiedy ludzie, jak widzą, że ty atakujesz innych, to cię nie przeszkadzają, tylko po prostu pomagają ci, skoro i tak jakby musicie rozwalić to. Bo ja na przykład czasami tak mam, że atakuję na przykład, o tutaj ktoś narzeka, Eryk narzeka tutaj, to dawaj na zielonego, dawaj na zielonych może stać. Dobra, teraz na zielonych wlecę, o kurczę, tylko tutaj dawaj jest... Dawaj na zielonych, bo będzie, że sojusz mamy jakiś, a my się nie sojuszujemy. Tak, nie, bo nie wolno, jest chyba zakazane zresztą, nie? Ej, zieloni też nie mają obudowanego, ja cię sunę, dobra. To leć tam stary, o nie. A ja chciałem to przeskoczyć, tak, żeby mnie nie mógł zrzucić. Bo ja tak na Golasa tam lecę, a oni mają te chociażby zbroje i tak nie jestem w stanie ich sklepać, więc muszę to jakoś ich podrzucać. Jak już złota tutaj zbiorę i myślę, że pójdę trochę ze złotem, żeby chociaż mi, żebym miał... O, możemy sobie więcej generatorów za 3 sekundy kupić. Szybko emeraldy, stary. No właśnie biegnę po te emeraldy, tylko właśnie zebrał je na moich oczach żółty. Ajajaj. Idealnie. Ajajaj. Też patrzę pewnie na czas. Ale zabiłeś go i nie masz tych. Nie zabiłem go, bo on ten z emeraldami przebiegł. Wymienili się tak nie. jakby, wiesz? Patrz, Kafix, aha, no. Ty zabiłeś Kafixa, a ten no, drugi. No, a ten drugi, no, bo nie dogoniłem go. O kurczę, dobra, są kolejne emeraldy. Dobra, o nie, zrzucił mnie ten niebieski. Ja cię sunę, przecież to jest najgorzej.
Ale dobra, przynajmniej tylko 2 emeraldy zabrał. No ale ja straciłem 2, więc też nie najlepiej. Kurde, to coś mi się zniszczyło. Ja chyba powinienem jakoś kupować jakieś lepsze rzeczy, bo oni kupują, a ja tak bez niczego w sumie i... Więc to polecę na tych zielonych, bo oni mają dalej nieobudowane to wszystko. Okej, spoko. Ale kurczę... A jednak widzą mnie, zabiją mnie i tak, więc nie ma co ryzykować. Spoko, nie ma problemu, nie ma jakiegoś parcia. Dobra, zrzuciłem. Kolejna głowa niebieskich została zniszczona. Tam jest jeden chłop już tylko. Niebiescy stary nie mają żadnego. Nie mają żadnej. No to ja tu idę sklepać tego chłopa i kończymy tą sytuację. Ja nie wiem, zostaw go na razie, nie skupię się na nim, wiesz? Czy ja go zabiłem? Nie. No, nie zabił skupię mnie. Się na nim, stary, mamy jeszcze pełno tego. Musimy. Dobra, się to ja bym poszedłbym na tych zielonych, bo oni mają nieobudowane te głowy, a mają wszystkie. A widziałeś u nas, jaką mamy ładną tę główkę? Co, o, jest obsydian. No to ja już widzę, że ta twoja taktyka jest dobra. No to jak? Nie ma to tamto, nie ma to tamto. Wyjścia, dobra, wiesz co, stary. Zebrałem emeraldy kolejne, więc wracam już z nimi. Dobra, no kolejne 4. Całkowicie już jedna obudowana. Miejmy nadzieję, że ona się nie rozwali jako pierwsza, a ja tego nienawidzę trochę, wiesz? Właśnie, nie ma żadnej zasady, losowo rozwala nie, główki? Nie, całkowicie randomowo, tak. Okej, dobra. Żeby nie było, bo tak to by było trochę przechapane, nie? Dobra, zebrali wszystkie. Oj, ale mnie tutaj, co się wydarzyło? Dobra, przybiegłem od tyłu, więc udało mi dawaj, się ten... Dawaj zielonych, dawaj dobra, zielonych, dobra, dawaj dobra, zielonych. Lecę. Oni się zatrzymali w miejscu, nie wiem czym. Bo oni tak trochę nic ten... Dobra, rozwalmy na 3-4 główki. Jedną dobra. I drugą, co? Czekaj, nie bo... Da się tak nie. Chyba, nie da się tak nie? Chyba rozwalić, wiesz? O nie, najgorzej. Dobra, ale... Zabili mnie. Aha, bo ty wiaderko miałeś, kurczę. Widzisz, bo ja nie byłem przygotowany na to, żeby walić wiadro tam. No i syn Filipa Panka teraz nas rozwalił częściowo. No to nie ma problemu, nie ma problemu. A czemu nas rozwalił? No nie, no bo mnie zabił, nie? Filip aha, Panek. No tak, no ale to... Znaczy, nie Filip, tylko ten jego syn. Kapi. Miał chyba taki nick Kapi. Tak, dokładnie. Ej, bo niebieski robi podkop górą do nas, mam takie wrażenie. Podkop znaczy, nad, tak? Czekaj. Star chyba nadkop w takim nadkop, razie. Tak, to miał być nadkop. Zdecydowanie nadkop to miał być. No nie, co ty robisz, ziomek? Ej, bo ci nie rób nadkopu. Co jest? O kurde. Nie no, niebieski jest na strzała, stary. O nie, tam prawie zielonych sklepałem dwóch. Ale ten drugi, no na farcie wygrał. Dobra, ja biorę tutaj wiadro problemu, kolejne. Stary. Zobaczysz, to jest kwestia sekundy, żeby ich rozwalić. Wiesz co, lecę chyba... bo nie na żółtych? Ten niebieski na górze tutaj coś świruje i przeszkadza wszystkim. No ja wiem, że on świruje, widziałem. O nie, no dlaczego on mi to zrobił? Ajajaj, zepchnął mnie. Zepchnął cię? Zepchnął, no niestety. Kurde, stary. Dobra, mamy 5 emeraldów jeszcze. Ja bym zrobił... Wiesz co, ja pójdę takiego... bo tam zaraz powinien się zrespić, więc ja pójdę przynieść jeszcze. No, żebyś nie zginął tylko. Znaczy, wiesz co, nic nie mam przy sobie, więc czy zginę, czy nie, to tam... Okej, mam szybkie kopanie, więc git. Dobra, sklepałem niebieskiego, a to był final kill, o kurczę. Tak, nareszcie. Dobra, mogliśmy już go, na razie myślałem, że on nas nie będzie denerwował i dlatego możemy go zostawić, ale o, dobra, właśnie emeraldy się zrespiły, biorę je i wracam, będziemy mieli... Uważaj, żółci, stary, biegnij tutaj, biegnij. Jest dobrze, piękna wymiana, ale jestem spocony już. Dobra, 4 emeraldy są. Dobra, spadłeś, z wszystkimi spadłeś, tak? A nie, ty żyjesz, okej, dobra. Nie, ja nie miałem żadnych emeraldów. Okej, bardzo dobrze. Ja teraz się skupiam tutaj na zielonych. Dobra, lecę tam też. A ja robię tutaj taki... Ale masz bloki jakieś? O nie! Właśnie dlatego się bałem, wiesz? Ale myślałem, że tam doskoczę. No ty gościu głupi, ale mnie zepsuł, stary, bo ja nie byłem gotowy. Nie miałem bloków, dobra, następnym razem tam się bardziej przygotować. Będą niszczyć zaraz nam się. Powiedz, opłaca się na maksa ulepszać te generatory, czy lepiej czekać, aż one się zniszczą i kupić nowy? Niektóre tak, niektóre nie. Zależy właśnie, jakie chcesz, bo okay. Niektóre są strasznie tanie do zbudowania. Na przykład te złote na diamenty bez problemu należy ulepszać, nie? Bo to już jest wtedy... Lepsze. Mamy 25, więc ja w takim razie zaraz dostawię tu. Dobra, ja troszkę się uzbroiłem, żeby być bardziej potężnym i jakbyśmy teraz zrobili wjazd na kogoś, ale taki pewny, w sensie... O, a jakbyśmy zrobili ten podkop nad do tych kurczę podkop zielonych. Podkop nad, no. Dlaczego oni mają czarne, jak są zielonymi? A nie, bo to nie ma żadnej różnicy, wiesz? Aha, okej. Okay. Myślałem, że to jest kolorami dopasowane, bo żółci mają żółtą. My jesteśmy czerwonymi, byśmy mieli ten, a tam... Po prostu.
Okej. Okay. No bo Emeraldy to jest za droga ruda, nie? Nie możemy tak. A, no tak, to by było faworyzowanie drużyny, rozumiem. No właśnie. Dobra, wiesz co, patrz, bo ja taką taktykę tutaj, żeby do góry się wkopać. Dobra, możesz tam próbować, no. I TNT się, na przykład. Za mało rozwaliliśmy tego, tak szczerze, że to jest strasznie łatwe do zrobienia, strasznie łatwiej są do rozwalania. No to prawda, bo nie mają obudowanych w ogóle tych głów, tak jakby dali nam wygrać. No dokładnie, więc ja myślę, że nie ma tutaj czekać i stary atakować, tylko po prostu rushować i w pewnym momencie nam się uda. Tylko ja bym rushował na razie, a ty najwyżej zostaniesz, jeszcze. Dobra, wiesz co, ja tylko zrobię lekko do góry, tak? I zaraz się tam cofnę, ja zostanę, a ty możesz... Emeraldy zaraz ze środka, chyba że ktoś zebrał, nikt nie zebrał. Okej, okay, mi się już kończy mi się wełna. Jestem prawie że nad nimi, brakuje mi niewiele w sumie. I fajnie mamy ten nadkop zrobiony. Zniszczamy się generatory, ale... O lol, co on robi? Stary... O lol, ja muszę sprawdzić, czy on nie ma jakichś cheatów. O, ja muszę tutaj zobaczyć, bo ja dostałem taką teraz, że to jest dziwne. Muszę sobie go zgłosić. Wow, ale ja jestem w szoku, jak te generatory działają. Ja nigdy tyle nie miałem rzeczy. O kurcze, zrzucił mnie chłop. Właśnie mówię, że on, ja nie wiem, czy on nie ma aury czas. Ja go chyba zaraz będę musiał zbanować, stary. Mówisz? Bo ja nie wiem, czy on się nie odpalił. Dwóch zabił. O kurcze, wyrzucił nam... Właśnie na mówię, że on mi się wydaje, stary, serio mega podejrzany. Uważaj, jest Iglox jeszcze. Dobra, pokonany. On mi się stary mega dziwnie, wiesz co? Jakby... Z jakiej to był drużyny? Zgłosiłem go, żeby teraz nasza moderacja. Zobaczymy, jak oni się tam... A ja też ostatnio zgłosiłem jednego gracza, zobaczymy, co się wydarzy. Więc oczywiście, przychodzi... jak nastawicie kogoś, to ten, no... Tak, przychodzi jakaś informacja po tym, jak zostanie to rozpatrzone? Aktualnie nie. Jedynie jak będzie, no jak będzie z nami na arenie, to tak, ale na razie nie ma czegoś takiego, że jak zgłosisz kogoś, to później masz ten. Ale to można dodać później, że ktoś kogoś zgłosiłeś. Został zbanowany na przykład, nie? To by było też fajne. Bo tak jest na przykład, z tego co wiem, w Lidze Legend. To wiem, że tam jest tak, albo w CS-ie też tak albo jest. Albo możliwe, że w CS-ie. Też jest troszkę, że CS-a tak znaczy, za wydaje mi się, że jak oglądasz kogoś na Overwatchu, to wtedy jest, że faktycznie kogoś dobrze oceniłeś. Mhm. Tyle, nie? Dobra, trzeba tutaj w takim razie uważać. Patrz, co ja robię, bo ja tutaj, to jest fajne, bo oni nie są w stanie nam zniszczyć tego. Musieliby się znowu wkopać też na tą wysokość. To co ja robię, a my będziemy w stanie w odpowiednim momencie zeskoczyć na dół i rozwalić po prostu głowę. Dobra, jakąś. Tym razem go rozwaliłem. Oni w ogóle nie wiedzą, że ja tu jestem. Próbuj. To jest w ogóle dosyć ciekawe. Pamiętaj, że mamy takim samym stanem główki jak oni. No tam musisz wlecieć stary i serio rozwalać, no bo... To patrz, ja to robię. Próbuj. Zrobiłem. Wywaliłem im główkę. Dobra, a miałeś wodę czy coś? Nie miałem wody, ale to ja nie miałem nic ze sobą tak naprawdę, więc w sumie to nic nie straciłem. Okej. A główka jest zniszczona i ja znowu lecę tym tunelem i znowu walę tam kolejną. Bo totalnie nie mają obudowanych, to jest łatwizna. Ja lecę do żółtych w takim razie. Dobrze. Oni w ogóle nie zauważyli, bo nie wiem dlaczego... Oni mnie tam denerwują, ci żółci. Rozwaliłeś? Serio? Rozwaliłeś? Tak, no? Rozwaliłem, zaraz rozwalam drugą, tylko poczekam, aż jeden z nich odejdzie, bo oni nawet nie wiedzą, że ja tu jestem na górze. Oni nie wiedzą pewnie do teraz, jak ja rozwaliłem tą głowę. Bo nie widzą tego totalnie. O, gościu. Żeby nikt tam do nas nie pobiegł. Za ile się rozwali kolejna główka? Dobra, rozwalone. Walę wiadro i patrzymy. Dobra, nie udało mi się walnąć wiadra, ale jest git. Dobra. Żółci rozwalone, no trzeba uważać, żeby oni nas nie zaatakowali na razie tutaj. Ale to zobaczymy. Ten kapipanek, on tak stoi jak osłupiały. Nic nie robi. Tak. Możliwe, że ma jakiegoś laga czy coś stare. Okej, dobra. Nic nie wykluczone. Rozwalam kolejną główkę. Tylko no, trzeba, stary, kupię sobie trzeba wiadro. Trzeba działać szybko. Kupiłem sobie wiadro. Ja idę teraz też na żółtych, stary. Będę forsował cały czas atakowanie. Ajajaj, nie zdążyłem zrobić drugiego tego. Ale udało mi się walnąć wiadro. Okej. Więc to już jest dobrze. I rozwaliłeś jedno, tak? Tak, rozwaliłem. Została im ostatnia głowa. Więc łatwo w sumie. Ja tam już lecę chyba tą ostatnią po prostu dojechać. Bo ci zieloni to faktycznie jest łatwizna. I ten kapi się rusza, tylko on tak jakby stoi, jakby miał być, nie wiem. O lol, to się rozwaliło automatycznie, tak? Tak. Ja idealnie rozwalałem starą główkę, która została. O nie. Nam zniszczyli. Luxar nam zniszczył. Dobra, a ty jesteś tam na chacie? Czy nie? Nie mam jej na chacie. O nie, to on tam może mnóstwo zniszczyć. Została mu ostatnia główka. O kurczę. Sklepiesz go? Sklepisz go?
Okej, idealnie, bardzo dobrze. Ja lecę na zielonych, bo im już zostało, później wracam, uzbrajamy się i kończymy to, tak naprawdę. Jeju, stary, rozwali nam idealnie. A nie, której... zieleni już mają rozwalone, to tylko rzuci. O kurczę, to gdzie tak, ja biegnę? Stary, ja stąd nie wyjdę. Rozwal nie proszę tą główkę, stary. Jest jakiś błąd. Wytyfy. Dobra, muszę coś spróbować. Dobra, ja... Stary. Co jest? Pomóż mi, ja muszę coś zrobić. Biegnę tam. A nie możesz wyjść? Nie możesz wyjść stamtąd? Właśnie próbuję. Okej, udało mi się. Dobra. Została ostatnia główka. Czekaj, która główka? Tylko ta, okej, dobra. To zabuduj, ja tutaj pilnuję. Żółty biegnie. Ulepszony już na maksa, Dobrze, bardzo dobrze. Wiesz co, ja pójdę się z nim klepać w sumie. Jak słabo, że ten zielony nam rozwalił. O kurde, sklepał mnie, ale ma loła. Klepisz go tam? No właśnie mówię, że on coś jest stary oszustem jakimś, wiesz? Dobra, wiesz co, ja lecę tam, Zgłosiłem, ale nie wiem. Może po prostu faktycznie miał jakiś większy zasięg, albo lepiej klepał po prostu i tyle, nie? Nie ma tutaj co gadać. Dobra, jest Igblox, Igcox. Dobra, nic ci nie da to wspomnienie tutaj. Goście. O kurcze. Dobra, o kurde! Ajajaj! Zawił mnie. Serio? Mhm. Dobra. Biegną od razu nas. Teraz, więc szybko sobie kupuj ten diamentowy miecz. Tak, jazda. Tak. Biorę to jest kurczę, ale emocje. Ja już uzupełniłem wszystkie lety. Dobra, ja już tam zaraz będę. Kilof też kupiłem, bo tam trzeba... Wiesz co? Ja tam bym rzucił jakąś te firebole na przykład. Mhm. Bo... Spoko. O nie, to w diamentach trzeba kupować. Dobra. Dobra, lecę tam. Ty tam jesteś? Walisz się teraz? Tak, bijesz się, dobra. Pokonałeś go? Ta, jest git. Co jest? Dobra, czyli rozwaliliśmy im wszystko. Jeszcze wiadro walnąłeś. Czekaj, patrz co teraz im robię. Jazda na nich. No dobra, w sumie to już kończmy, no. Dobra, mnie rzucił jeszcze. Ale nie, ja zabiłem, jest dobrze. Ty go zabiłeś, dobra, jest GG w takim razie. Ładnie, 27 zabójstw. Mój rekord to jest 89 zabójstw, jak grałem trójki. No tak, ale to pewnie na trójkach. Tak, na trójkach. Ale jest dobrze, naprawdę. Dobra, ugrana gierka. Mhm. Czuję się lepszy w tą grę niż byłem przed tą grą. Dobra, więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej odcinków właśnie z Headwarsów, czy z Szymkiem, czy coś, no to koniecznie łapka w górę. Przypominam, jeszcze raz wbijajcie do Szymka. Tam zaraz nagrywamy też odcinek do niego, więc warto pójść zobaczyć. Trzymajcie się, na razie. Pozdro.